Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem Wam na pytanie, które badania na prawo jazdy są ważne. Czy te zrobione wcześniej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, czy te zrobione już później, ale przed kursem na nowe prawo jazdy. Zapytanie internauty, mam takie pytanie i bardzo proszę o odpowiedź. Miałem prawo jazdy krócej niż rok i zaraz zostało mi zabrane aż na rok za alkohol i punkty. Zrobiłam badanie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Sosnowcu z terminem ważnym na 5 lat i musiałem ponownie iść na kurs prawa jazdy, a pani doktor na kursie dała mi bezterminowe. Zdałem prawo jazdy po ponownym egzaminie, natomiast pytałem pani w Urzędzie Miejskim, które badania na prawo jeździe będą ważne, który termin badań. I ona powiedziała, że te badania z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Uzasadniła to tym, że jest to wyższa instytucja, ale mi pani powiedziała doktor, która robiła te badania na kursie w ośrodku, że ważne są jej badania i proszę pana o szybką odpowiedź. No cóż, odpowiadając na to pytanie, ważna tutaj jest kolejność tych badań. Jeżeli te badania na kursie zostały zrobione później niż badania w WOMP, no to teoretycznie ważne są te zrobione przez lekarza w ośrodku szkolenia, bowiem to ten ostatni lekarz najlepiej zna obecny stan zdrowia i na jego podstawie wystawił orzeczenie. Natomiast jeżeli te badania w ośrodku zrobione zostały wcześniej, to niż te badania WOMP-owskie, to są w ogóle nieważne, bo najpierw trzeba przejść badania WOMP-owskie, żeby była podstawa do jakichkolwiek następnych innych badań, ponieważ badania WOMP-owskie mogą być w ogóle niedopuszczające danego kierowcę do dalszego prowadzenia pojazdów. Także co z tego wyjdzie, sam jestem bardzo ciekaw, ponieważ bardzo często urzędnicy interpretują przepisy po swojemu, prawda? Także jeżeli interesuje Cię ten temat, oczywiście zapraszam Cię tutaj do komentarza tego wideo, natomiast jeżeli miałeś jakiś podobny problem, możesz odwiedzić mojego bloga badania lekarskie kierowców.pl.